Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na drodze między miejscowościami Kamica a Trzynik. W poprzedniej gawędzie omówiliśmy jezioro Kamienica, a z niej to właśnie wypływa rzeka Błotnica. I dzisiaj właśnie pójdziemy sobie tropem tej rzeki. Dokładnie 777 metrów od jezdni, od drogi, pójdziemy lewobrzeżną Błotnicą i dojdziemy do pięknego Głazu. Rzeka Błotnica dzieli nam powiat. Tutaj ona oddziela gminę Siemyś od gminy Gościno. My sobie pójdziemy dzisiaj ziemią gminy Siemyś. Także zapraszam na spacer. Idąc wzdłuż rzeki Błotnicy, możemy sobie obserwować brzeg gminy Gościno. Proszę popatrzeć, ogromne wzgórza morenowe, a na nich ogromne buki. Również od strony gminy Siemyś mamy cudowne drzewa, piękne wzgórza malownicze i naprawdę jest to piękny spacer. Proszę popatrzeć, jak pięknie ukształtowany jest ten buk, przy którym w tej chwili sobie stoję. Jakie piękne ma korzenie. I ile musi mieć tych korzeni, żeby utrzymać się na takim zboczu. Te wszystkie drzewa, które są na zboczach, to muszą mieć szczególnie silne korzenie, żeby utrzymać swój pion. Jest tutaj wiele pozostałości po innych drzewach, które już niestety nie wytrzymały, padły i zostały tylko po nich ścięte korzenie. Zapraszam, proszę popatrzeć również, że wokół jest mnóstwo głazów narzutowych. Mniejsze, większe, ale dojdziemy za chwilę do tego największego. Zapraszam do dalszej wycieczki. I jesteśmy tutaj. 777 metrów przeszliśmy lewobrzeżną Błotnicą i doszliśmy do tego naszego celu. Proszę popatrzeć, dwa piękne głazy narzutowe na jednym stoje, który ma tutaj średnicę 3 metrów. Nie wiadomo, jak daleko jest w głąb, bo nikt tego nie badał. Natomiast tamten głaz ma 12 metrów obwodu. Jest to największy głaz narzutowy w naszym powiecie. Oczywiście jest dużo mniejszy od tego, który jest w Tychowie, Trygław, który ma 250 metrów obwodu. Jest naprawdę ogromnym, ale uważam, że też jest piękny. I muszę się Państwu przyznać, że ten głaz przeniosłem z gminy Gościno do gminy Siemyś. Oczywiście żartuję. W wielu publikacjach było to przedstawiane, że głaz jest w gminie Gościno. Któregoś dnia przyjechałem tutaj z wycieczką i tak sobie myślę, jeżeli rzeka Błotnica jest rzeką graniczną między gminą Gościno a gminą Siemyś, to głaz, co prawda 2 metry tylko od rzeczki, ale jest po stronie gminy Siemyś. W ten sposób gmina Siemyś otrzymała w darze największy głaz narzutowy. Myślę, że urocze miejsce, a wokół mamy piękne lasy. Z tyłu mamy świerkowe, akurat za tym głazem, ale wokół mamy mnóstwo drzew liściastych. Głównie są to buki. I to wielkie buki, niektóre z nich Państwu po drodze pokazaliśmy. Oraz dużo, w każdym miejscu na tej rzece, proszę popatrzeć, ogromna ilość głazów narzutowych. Jest to urokliwe miejsce. Uważam, że
Należy tutaj przyjść, obejrzeć sobie i pożyć trochę na łonie natury i posłuchać. Nie wiem, czy odda to nasz mikrofon, ale słychać piękny śpiew ptaków. Jest cudownie. Ja zapraszam do tego miejsca w drodze od Trzynika do Kamicy. Możemy sobie na te 777 metrów przyjść tutaj i popatrzeć. Na pewno nie będziecie Państwo żałować. Gorąco zapraszam.